No taka sytuacja. Kolejka wcale nie jest duża, więc moja radość całkiem spora. W dużym sklepie wciąż nie krąży zbyt wielu ludzi. Omijamy się szerokim łukiem, nie widać czy uśmiechnięci czy nie. Wrzucam na taśmę dorodne rzodkiewki, kaszę, nowy ręcznik, bo stary doznał uszczerbku na urodzie z powodu domowego autofryzjerstwa. Dorzucam jeszcze idealny talerzyk na każdą okazję w kolorze wkurzonego Bałtyku. Wydaje mi się, że taka konsumencka niesubordynacja jeszcze nie świadczy o mnie tak źle. Nie dziś. Owszem, mam kilka innych talerzy. Owszem, próbuję żyć ekonomicznie i ekologicznie, no ale są w życiu człowieka takie momenty. Więc stoję w kolejce, patrzę na kasjerkę, która nie patrzy na nikogo zza pleksji. Nie mogę patrzeć w okno, bo okien w sklepie nie ma. A wiem, że za oknami prawie lato, słońce operuje już odważnie. Świat się zieleni, nawet miasto oddycha tak jakby czystszym powietrzem. A ludzie to jeszcze nie bardzo, bo wciąż obowiązuje oficjalna obawa przed wirusem. Ale ile można wciągać golfy na uszy? Tak sobie myślę, sięgając po portmonetkę. I podaję kasjerce banknot. I nagle błysk. Nagle świst. Nagle wyostrzenie obrazu. I widzę wyraźnie. Nagle błysk. Nagle świst, nagle świst, nagle wyostrzenie obrazu, widzę wyraźnie. Oto podaję jej pieniądze, nie kartę, nie kod blik. Posługuję się odruchowo banknotem. I jeszcze przygotowałam drobne. Ale jest jeszcze gorzej. Ponieważ w sklepie jest ciepło, nieświadomie podciągnęłam rękawy bluzy po łokcie. I teraz wyciągam do przerażonej pani zupełnie nagą dłoń, zakończoną banknotem. Banknotem. Obie zamieramy. Ona ogląda się, szukając ratunku. Ja doznaję stuporu i stoję tak z wyciągniętą przed siebie ręką jak jakaś rzeźba. Kolor mojej skóry nagle wydaje mi się absurdalny. Ktoś za moimi plecami szeleści plastikowymi rękawiczkami i wyobrażam sobie, że zaciera ręce. Moja naga ręka jednak nie odpuszcza. Jest i jest naga. I to była naprawdę chwila. Potem pani uzbrojona w niebieskie rękawiczki odebrała ode mnie ten banknot. Sprawnie wydała resztę. Zapakowałam zakupy kątem oka, rejestrując, jak bardzo, 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 bardzo dokładnie odkaża wszystko dookoła. Moja naga ręka poszukała rękawa i dla pewności zaparkowała w kieszeni.